Witam Państwa, Szczepanienko, sobota, tydzień w 7 minut. Zaczynamy. Drodzy Państwo, jak widzicie, Pana Starosty wszędzie pełno. Odsłuchałem wywiad Pana Starosty w Radiu Puls i jestem pod wrażeniem. Jednym słowem podsumuję to anioł. Anioł i jeszcze raz anioł. I ten anioł chce być burmistrzem, bo miasta Białogard, bo w mieście dzieje się źle. I całym lekiem na całe zło jest pan Pakuszto. Ktoś, kto nie został wybrany radnym i poprzez splot nieszczęśliwych wypadków został radnym Rady Miasta. Koniczynka wystaje mu z każdego, że tak powiem, grzbietu marynarki, ale zapowiedział, że nie będzie startował z partyjnego komitetu, tylko z takiego do takiego naszego ludzkiego, obywatelskiego, z poparciem mieszkańców. Oczywiście PiS-u nie, PSL-u nie, bo on chciałby iść do polityki, tylko on jest tym dobrym politykiem, tym markowym. No ale żeby było szybko, jasno i dokładnie, to najnowsza informacja. Pamiętaj, zajrzyj tu czasem i zasubskrybuj. Najnowsza informacja jest taka, że powołano członków Rady Fundacji Manufaktura Spożywcza Ziemi Białogarskiej. Fantastyczny skład. Izabela Strzałkowska, Henryk Budzyła, Adam Partma. Oczywiście w statucie, który też jest opublikowany, a nie będę go was zanudzał jego treścią, i jest napisane, że wcale radni nie muszą być ani w Radzie Fundacji, ani w zarządzie, nigdzie. Nie muszą, ale dobrze by było, gdyby nasi tam byli. Czyli PiS, najlepszy prezes byłej spółdzielni w Tychowie i radny, który ostatnio wymknął się spod kontroli i zabrał głos na Radzie Powiatu, uciszając dyskusję w sprawie manufaktury spożywczej. Rewelacyjny skład. Przypominam, że pani Izabela zapadła mi w pamięci w czasie czarnego protestu, wykrzykując: wyskrop się sama. No, nic dodać, nic ująć. Czyli PiS pod rękę z PSL-em przy założeniu, że pan Pakuszto jako bezpartyjny, bezpolityczny, czyli taki obywatelski kandydat na burmistrza jest. Broń Panie Boże od takich kandydatów i mam nadzieję, że obok Pani Bury i obok obywatelskiego kandydata Pana Pakuszty pojawi się ktoś trzeci. Niech to będzie jakiś meteor, gwiazda, która spadnie z nieba i niech ich wreszcie pogodzi, bo tej przepychanki i tego lukru, PR-u mam powyżej uszu. To z tej beczki. Z innej beczki nie będę plotkował. W poniedziałek w biurze Rady zostanie złożony projekt odwołania z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta radnego Smolińskiego. Z różnych powodów uzasadnię to w przyszłym tygodniu i mam nadzieję, że radni przychylą się do tego projektu uchwały. Od razu zaznaczam, że parcia na powrót na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie mam. Jest tylu dobrych radnych w składzie Rady Miasta, że czas najwyższy zastąpić pana Smolińskiego na tej funkcji. Według mnie po okresie próby, po długim czasie sprawowania tej funkcji, doszłem do wniosku, że do tej funkcji się po prostu nie nadaje. A skoro tak, jest jeszcze 1,5 roku do wyborów samorządowych, może trzeba by było w tym trudnym okresie czasu dać szansę komuś innemu. Pod warunkiem, że nie będzie to Paś Królowej, który wtedy dostał propozycję objęcia tej funkcji, ale nie miał czasu i był bardzo zapracowany. Więc z 20 radnych zawsze można kogoś wybrać. Czas na zmiany. I nie jest to atak na kogokolwiek. Po prostu mam takie prawo. Poprzednio radni mogli zareagować na hasło pani burmistrz i wyrzucić radnego Borkowskiego, mogli wyrzucać z komisji mieszkaniowych, z komisji sportu, rad sportu, to dlaczego radny Jonko nie może namawiać radnych do zmiany czegoś, co na dzień dzisiejszy słabo funkcjonuje? To taka zapowiedź samorządowa. Jeśli chodzi o budżet, nic tam ciekawego w sensie inwestycyjnym nie ma. Nie ma się czego spodziewać. Parę zmian zaproponuję i mam nadzieję, że będę szukał i mam nadzieję, że niektóre ze zmian powinny uzyskać zgodę Rady, która i tak już jest podzielona. I to nie chodzi o robienie na złość pani burmistrz, tylko skoro jest projekt, to należy do tego projektu się po prostu odnieść. Jeżeli widzi się tam jakieś możliwości zmian, to trzeba je poddać publicznemu osądowi. Ale do budżetu jeszcze wrócimy, bo uchwalanie jego tuż, tuż. Jeśli chodzi o śmieci, zaskoczony jestem ruchem pani burmistrz. 38 zł, jak się nie zgodzicie, to będzie 41 i albo chcecie, albo nie chcecie. No, chcemy, ale też i podyskutować. I jak pani burmistrz zapowiedziała, podejrzewam, że w czasie najbliższej sesji, biorąc pod uwagę zdanie wspólnot, mieszkańców, ale też i swoje przemyślenia, dyskutować o śmieciach będziemy. Taniej nie będzie, ale dlaczego nie podjąć takiej czy owej decyzji? Oczywiście chętnych do zmiany sposobu liczenia i naliczania opłaty za śmieci nie było, bo ten, który wymyśliła grupa trzymająca władzę, jest jedynie słusznym i niezmienialnym. Trudno, nic na to nie poradzimy. Większość podobno ma rację. To z takich rzeczy. Czyli manufakturę mamy już opanowaną przez PiS i grupę trzymającą władzę w powiecie. Wcale się nie zdziwię, jak jeden z najlepszych radnych znających się na działalności gospodarczej, czyli na przykład radny Madejski, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, zostałby dyrektorem tej fundacji. Osoba jak najbardziej wskazana, dobra, rzutka, z dużymi sukcesami, na pewno pchnęłaby sprawę fundacji na dobre tory. O szpitalu mi się gadać nie chce, ale zapewniam, że do sprawy szpitala, w tym gospodarowania zwłokami, wrócimy. Mam zapewnienie niektórych radnych powiatowych, że w sprawie mi pomogą i wspólnie może uda nam się cokolwiek ustalić, pokazać opinii publicznej, jak zarządzanie w szpitalu wygląda. A że rewelacyjnie tam nie jest, no nic ja na to nie poradzę. Władza powiatowa mówi inaczej, a ja postaram się też przedstawić swoje zdanie. Na koniec nadal nie mam odpowiedzi na złożone zapytanie i prośbę o dostarczenie dokumentów dotyczących sprawy WTZ-u, czyli przenosin, kto podjął decyzję, ile to kosztowało i w jakim toku się to odbywało. Widocznie tych dokumentów jest tak dużo, trud ich wytworzenia i przedstawienia radnemu jest tak skomplikowany, że na to trzeba będzie bardzo dużo czasu i dużego zaangażowania urzędników. Ja poczekam. Ale sprawy WTZ-u na pewno nie odpuszczę. Trzymajcie się zdrowo, pierwsze śniegi za nami, a więc do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że będzie lepszy niż ten. Wszystkiego dobrego.